nie odmrożysz sobie palców, wiesz? Tylko ja muszę założyć czapkę, wiesz? Zimowo, Tam znaczy można tam. kurwa w samej koszulce latać, tam nic. Popatrzcie, ja jestem ubrany ciepło, znaczy zimno, więc chyba się przeziębię, ale ryzyko. Jesteś ubrany zimno? No to... tak, chłodno. Czekajcie na mnie, muszę nabrać swoje rzeczy. Hugo jest specjalistą od strzelania z łuku i z kuszy. Ja to potwierdzam i jestem pod wrażeniem. Czy z kuszy jestem, z łuku jestem ogólnie dobry, wiesz? Ty chcę ci. Ale Hugo strzela za każdym razem czysto w serce. Czyściutko. Tutaj podnosiłem jego zwierzęta, bo tylko tak opatrzę. Ciało, serce, ciało, serce, ciało, serce. Specjalista. To bierz przykład. No. Wczoraj strzeliłem też chyba z dwa tak. Adam wchodzi do nas czy nie? Nie, no, przez łuku to ja nie idę. Adam się boi. Okej, okay, mam. Nie, nie boję się, ale to wie, to nawet do bezpieczeństwa, to mówię, daleka piętnowość. To za dużo jest, wiesz, trzy osoby, kurwa, na łuk to... Ja mam zabezpieczenie walczyk jakby co, nie? Wiesz, szybka, wiesz, reakcja. Okej. Okay. Tylko lunetę muszę zdjąć, bo inaczej będzie lipa z dostrzeleniem. No macie dzisiaj 14 czy 15 niedźwiedzi pierdolą. No, to ładny wynik. Tylko z puszy, nie? U ciebie, Rafał, nie idzie więcej niż 66% na miśkach. Jak to nie? U mnie na setę idzie normalnie. No, ale teraz przestawiłeś gdzieś ten? Beczkę, nie przestawiałem, cały czas to samo miejsce jest. No i właśnie u mnie, ja nie wiem, 66% zawsze tylko było. To muszę iść tam widocznie ten, odstrzelić kilka tych, wiesz, miśków nadal agresywnych. No bo u mnie, jak ja zawsze grałem, to było 66% i więcej nie szło. No ja miałem setkę normalnie, przecież było 98, 99. Przecież jak ostatnio Brainek zszedł, to 20 miśków było, nie? Ale kiedy to było? Goście zapytaj. Ty, gdzie my idziemy? W tą kropkę, czy gdzie? No w moją kropkę, tam jest właśnie kromisko. Zabiłem teraz. No to możemy w sumie pobiec, wiesz, to chodź, bo to Hugo zawsze tu biega, to przebiegniemy się. O, ja zbiegałem tutaj tak już blisko. Hugo, idziesz, czy nie? Ja to idę beczkę postawiłem. Jeszcze jedną? Ja to idę do jakiegoś Jakubka, kurwa, na garki. A gdzie postawisz teraz, Hugo? Tam, gdzie ma Adam. Adam, chodź do mnie na kartki. O. Ty, Olo, bo ja nie widziałem twojego serwera. Już moment, bo ja stawiam teraz. Później może no. Właśnie na kaczuchy, nie? Chcę przejść jeszcze szybko. Są albinosy te, niedźwiedzie? Są. A melanistyczne? Nie. A piebaldy? Nie. Tylko albinosy, kurde. Nie, jest jeszcze, wiesz, albinos, złoty i jeszcze jakiś. Ale złoty to nie jest ten. Unikat. Unikat, albinos, złoty i coś jeszcze. Bo tam było, złoty, nie? To jest... Ale które, te brunatne? Brunatne, no. No, to no, jest są odmiana, trzy, złoty? Trzy są, tak. Albinos, złoty i jeszcze jeden, ale nie wiem jaki, wiesz. Srebrny. Adam, srebrny? No to, ja myślałem, że to jest... Idę zajarać i przyjdę. Kogoś straszny... Nowy chyba jeszcze jest. Mikrofon brzęczy. O dobra, ja widzę. Myślałem... Widzę miśki. One uciekają, rozbawione są. Ej, widzę cztery miśki. No, lekko ten. Pięć miśków. Albo sześć nawet. Ale one i tak się uspokajają za chwilę. Dlatego. Widzisz, te dwa uciekają? Może za głośno biegliśmy, czy coś? Nie wystraszyło. Spoko, one i tak zaraz będą wstać, to proszę, wiesz, cię. Koza mogła ten iść, nie? Nie no, wiesz... A, koza prawdopodobnie, tak, masz rację. Może być tak, brakuje mi animacji w ogóle w niedźwiedziach, że jak, wiesz, są spłoszone, to stają na dwóch łapach, nie? I wiesz, rozglądają się. Dla mnie brakuje animacji, jak się strzela do dzików. Powinny robić takie, wiesz, w biegu koziołki i ten. Nie, chodzi o to, że biegnie i nogami do tyłu wyrzuca, tak? Nie, chodzi mi o to, że jak strzelasz go idealnie na komorę, to robi, to roluje przez wiek. Aha, czyli że dynamika, żeby była zachowana w pocisku. O tak, właśnie tak. Bo to jest tak, wiesz, fajnie się strzela te dziki w biegu. Powiedz ale tak, no słuchaj,
jak ktoś ma telefon z Androidem, nie? To jest gra Deer Hunter 2014, nie? Ja, chłopie, ja to cisnę, nie? No to zobacz, jak tam wiesz, gorsze, ale zobacz, tam jest, wiesz, ragdoll, nie? Tu jest ragdoll, ten system, wiesz, ciał, opadanie i tak dalej, nie? Zobacz, no. Że tam jest o wiele lepszy, strzelisz, leci, kładzie się, tak, przykłada tam za plecy. Tak, tak fajnie. No. Ale tu brakuje też, że strzelisz, wiesz, na miękkie, to wiesz, od ruchu typowego. Albo strzelasz na miękkie, rogacza i... Jedyne co wiesz, to teraz jest dobre, że trafisz, wiesz, gdzieś tam w kręgosłup, nie? To od razu, wiesz, kładzie się, nie? Tak, ale to i tak powinno, jak się trafi w kręgosłup, to i tak leży. Ty jeden jest pod nami, uważaj. Normalnie się normalnie leży to. Wziąłeś apteczkę? Nie, no co ty. Ja mam sztucer, chłopie. Ja mam 308, ten. Ja też mam 308, luz. Ale ja mam pistolecik. A, Rivala. Ja strzeliłem Rivala z Rivala u ciebie. Ty patrz, ten jeden podchodzi tu pod nas. Dobra, weź się połóż i staniemy wtedy i strzelamy na 3-4. Czekaj, zobaczymy co tu mamy w ogóle. Trzeba połóż pospotować się. To. O nie, on zawróci, on zawróci. To jest samica. Czekaj, czekaj. Z lewej idzie chyba sami, zobacz. Ale odmiany, to złoty to jest odmiana czy unikat? Odmian... No właśnie, nie pamiętam, one chyba nie mają odmian, tylko unikaty. Brunatne? No. Brunatne są tylko odmiany kolorystyczne. Samice z lewej widzisz? Z lewej jest samic. Dwa są, przy beczce są dwa samice. No tak, tak, ale tu z lewej jest taki większy mi się wydaje, wiesz? Z lewej, totalnie z lewej, widzisz? Ej, dobra, ten mi się gdzie na nas. Gleba. Z czego? Dobra, zaraz wstajemy. Zaraz wstaję. Jego z refleksu pociągnę, czekaj. Stawaj ty też. Jesteś gotów? A ty? A ty? 3, 2, 1. Nie, Ola, coś nie mogę wejść do ciebie, nie wiem. Dobra. Ej, ten z lewej się spłoszył, samiec, zobacz, samiec z lewej się spłoszył. On jeszcze mechasz nie mógł wejść. Tak, on poszedł drugą... A, spłoszył się, spłoszył się. Spokojnie, spokojnie, a, one czekaj. I tak staną. One wracają. Strzelam zbyt głośnego łuku, nie? Cicho, wczoraj polowaliśmy, tak, one wracają po 10 sekundach. Nie no, może nie tak, ale... Wczoraj polowaliśmy z Hugiem i z Maćkiem, to wracają no strasznie szybko. Ja strzeliłem z tego, z refleksyjnego, zapomniałem, że to są głośne łuki, nie? Kurde, a, ja znakbajta. No, a one są ciche dość. Ja muszę, wiesz, tego Parkera trzeba zakupić sobie. Patrz, i będzie można trybować. One już stoją, one już stoją. Gdzie go trafiłeś? Zaraz, a, podniosłeś go. Ej, gdzie go trafiłeś? Czaisz? Ja tego nie rozumiem. Jest tylko twój strzał lewe płuco dla mnie zaliczony. Aha, mówię, ej, zaraz, tu idzie na nas, misiek. No mówię ci, jest strzał, o, i dostałem teraz, osiągnięcie, że strzeliłem z luku refleksyjnego niedźwiedzia. A ja nawet nie mam kupionego. Z refleksji? Tak, nie rozumiem tego, to jest drugi bóg. Widzisz to? Ej, zobacz, jest przed nami. Wejdzie zaraz na nas. Czekaj, czekaj, niech podejdzie bliżej. Czekaj, on jest bokiem ładny. Dawaj, w serducho. 3, 2, 1. Wiesz? Ale jesteśmy normalnie zabójcami, nie? Ej, ale poczekaj, czekaj, czekaj, tamte zdenerwowane są, nie? Patrz, on patrz. I on chodzi przy beczce i normalnie chodzi. Weź go teraz, ty podnieś. Podnieś go, normalnie. Podniosę. Normalnie na kuckach podejdź. Nie, wiesz, ja wolę nie ryzykować. A, no dobra. Bo szkoda, żeby się poszły. Ale zauważysz, jakie są lagi, jak strzelamy je? Lagi się takie. Nie miałem teraz. A ja miałem laga, wiesz, normalnie mi wiesz, wiesz, nie grę, tylko tego niedźwiedzia mi przycięło. Daję. Ale patrz, teraz ja trafiłem w niego. Ej, rogacz tu jest, wiesz? Rogacz jeszcze jest. Może no, słyszę właśnie. Zrobimy go na dół. Ej, nie wołaj tam Saren, Jimmy. Czemu? Bo zeżrą całą kukurydzę. Rafał, dawaj. Hugo ma mało kukurydzy, kurwa. Patrz, czy... Możesz być, czy nie? O, o? Hugo odłączyło. To po grze, na razie mi tam się... O nie, nie mogę wejść do ciebie, ty, Olo. O, Walczaka też? O, cicho o? Jest. O, jest. Nie. Trzeba szybko podnoś go, szybko podnoś. Idę. Dawaj, Rafał. O, i teraz pokazało, że trafiłeś, nie? O, ładny, 24, ładny. No, ale ja tego nie rozumiem, kurde, no nie? Może teraz polubili mnie defi. Czemu ty mi nie mówisz, że ja ciuchów nie zmieniłem? Zobacz, ja mam ciuchy. Zobacz, jakie ja mam. Ale ja mogłem się, wiesz, ubezpieczyć. Ty gdzieś tu sprawy jest. Gleba. Chodź tego gleba, wysoko. Gleba. Tego wysoko zdejmiemy. Tego wysoko jeden zdejmiemy. Jeden z lewej strony. Gdzie bo wysoko? Tutaj z prawej wysoko jest, widzisz? Góry. Weźmiemy go i wiesz. Cholera, bagienek. Okay. Tam jeszcze drugi jest z lewej u góry, nie? A tu. Tego nie widzę, czekaj. No tu do góry chodzę, widzisz? Widzę.
Widzisz? Nie, jeszcze nie widzę, czekaj. Kurde. No tu jest ten. Dobra, spoko, ja i tak go zobaczę, jak odjdziemy blisko. Jeszcze trzy tam po górze chodzą, nie? Jeden tutaj z lewej. A widzę. Widzisz tego tutaj? Jeszcze nie, jeszcze. Widziałem tamten z drugiej strony. Tego nie widzę. Ile on jest od nas? Jest chwilę ode mnie. Dosłownie. I on stoi, nie rusza się. Kurde, ja go nie widzę. Chodź za mną. Wejdź na moją pozycję. Idę. Patrz mi się Adam. Patrz, kto połączył się. Ale co, łuki mam brać tylko? Tak, łuki. Ale nie gwarantujemy, że wszystkiego nie wybijemy, zanim przyjdziesz, nie? Czekaj, Rafał. Dobrze, to ja będę z daleka napierdalał ze sztucera. Ty idzie, zobacz, na mnie się kieruje, nie? Zmieniła pozycję na mnie. A widzę, teraz go widzę. Widzisz? A to sam jest? Zaraz go wyspotujemy. Co to jest? Czekajcie, kurwa, aż dobiegnę, to? Chyba sam jest, nie? Tak mi się wydaje, bo postawny dość. Nie wiem, wiesz? Ja teraz idę po prostu na pozycję strzelec. Samica, wiesz? Samica. To okay. I tak nie ma znaczenia. Ona podejdzie tu. Teraz ty strzel pierwszy, a drugi w końcu muszę coś wiesz. No dobra, ja dobra, plus, plus. Chyba, że upadnie na miejscu, to wtedy będzie lipa. No, to strzela gdzieś tam w ucho, nie? O kurde, odwrócił się. On chyba zawróci, czekaj. Ale nie, podchodzimy, ale on zawrócić powinien. Ona. Czekaj, zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kijowo idzie, strasznie kijowo idzie. No to tył do nas, to nie ma co, na kurwa już tych strzelać. Miśka jeszcze. Dzika można z jakiegoś... Ej, jeszcze jest po drugiej stronie jeden. Daleko. Chodzi. Ty... Jakiegoś penetratora, tak. Ten rogacz jest za nami już, jak on to zrobił? Nie wiem, ja teraz spotuję niedźwiedzia, chodzi po lewej stronie. W górce. A gdzie jest ten nasz niedźwiedź? A dobra, idzie... Ty dupą do nas? Tak, ten dupą do nas idzie do góry, dobra, to idziemy po tamtego, gdzie on jest? Czekaj, zaczekaj chwilę, on zaraz zawróci ten nasz. To jego teraz można podejść chyba, jak idzie dupą do nas, na kucki, co? Ty się spłoszy. On nie zawróci, wiesz, nie zawróci. Nie zawróci? Mm-mm. No tak, za wysoko już szedł, nie? Dobra, dawaj na tamtego. Jego nie widzę, wiem, że gdzieś tu był, ale nie widzę go. Ja go widzę, dobra, widzę. No czekajcie, tam biegnę, kurwa. No Adam, luz i wiesz, ile ich jest. Chłopie. A gdzie jest ten rogacz tutaj? Czekaj, spokojnie. On tam biega. Czemu ty go... Właśnie powinieneś go wabić, bo lat go właśnie. On uciekł. Głoszy zaraz je wszystkie. A odezwało się coś? A, nie, to się ten pokazał, strop. Gdzie jest ten niedźwiedź, ty mi mówił, bo ja go teraz nie On widzę. Jest tutaj, po lewej stronie teraz nas. Po mojej lewej? No tak, po mojej też, no zresztą idziemy w jednym kierunku, tak? Dobra, teraz chyba się czas położyć lepiej. Połóż się. Bo oni za tymi świeczkami takimi małymi. O, widzisz? Wylazł. Teraz widzę. Nie wiem, to jest samica? Chyba samica. Zaraz ci powiem. Ja ją spotowałem, ale nie pamiętam. Trzeba levele nabić. Co to jest? Czekaj, kurde. Teraz można chyba na kucki, bo idzie tu do nas. Samica, no. No, ej, jeden jeszcze jest przy karmisku, nie? Chodzi. A jak ten z tyłu? Nie wraca? Nie wiem, teraz patrzę, jak już przy karmisku chodzi. Tak, samiec. To ten samiec tam są. Chodź, tylko wiesz, ona weszła w ten młodnik i zaraz się... To jest samica. Ta samica z młodniku na zeżre się okaże, nie? I ona stanęła. Kurde, stoi ładnie, zaraz stoi dosyć. Przy tym kamieniu. Przy którym kamieniu? Przy tym dużym, z lewej strony. Tym z mojej lewej? Tak, bo idziemy w jedną stronę, Rafał, no. Teraz, o idzie teraz, odwróciła się w drugą stronę. Zaraz będziesz mógł ją walić. Ty idzie prosto na nas, stary. No to będzie fajnie. Strzelaj. O Boże. Za pierwszym razem. Zdjąłeś się. Weź ją teraz, zobacz. Tylko ty, w serce dostała prosto. Ale, no dobra, nieważne. Dobra, ja teraz nie strzelam. Ej, dobra, z prawej strony twojej niedźwiedź. A nas idzie, samiec. Zdaje mi się, bo za bardzo postawny. Z prawej strony, teraz naprzeciwko ciebie, trochę z lewej. Okej, widzę go. Z prawej strony, trochę z lewej. No bo on się, wiesz, Rafał się trochę teraz zmienił położenie. Nie widzę go. To jest samiec, co? Zaraz zobaczymy.
Byle pamięć, krzyw, tak. Byle nam krzywdy, no jest sens. Ładuj go. A się teraz w las. Zepsułem, bo wiesz, wszedł mi teraz jak krzeczory. Wiem, wiem. Zobacz na co dostał, idziemy dalej pod miśki. Zobacz tylko na co dostał. Chyba, jasna płuca, farba? Płuca serce. To git. Dobra, to idziemy go otrawić. Ten rogacza tam widzę, nie? Ten biegnie. No chyba wszystko nas spłoszy, ten rogacz. Dobra, one tak wrócą. Tutaj polowaliśmy, mówię ci. Którą stronę pobieg? Misiu? Którą stronę pobieg? Misiu? Nie, rogacz. W lewo tam, jak ten misiek pierwszy uciekał. A to już jest, nie ma nic chyba przy karmisku. No mówię, chodź do góry, tu u góry będą, bo chodziły jeszcze dwa albo trzy. Czemu sobie nie postawisz właśnie na tym, na Hemedalu tej beczki? Bo ja do Baribali mam sentyment, wiesz? Tylko się bierze 9-3. Ty tam, nie, czekaj. 9-3 taki ładny dźwięk wydaje? Tak. No, no tylko się nie, bierze is, to... Is taki ładny. Ten 8-57, taki psz. No, on też jest zajebisty. Dziewiątka to takie, kurwa, jednięcie jakby, kurwa, w ten. Ale 6,5 ma też zajebisty dźwięk. O, blazerek. Taki, on ma taki gładziutki, ma taki delikatny, nie? Subtelny. No bo to blazer w końcu, co? No ale Bob już daje po uszach. Czekaj. A, jest farba. Teraz upadnie. Nie no, farby jest dużo, ale go nie widzę. Ty... No, upadnie, luz. Ty biegnie na nas, rogacz na nas biegnie. A, już uciekł w drugą stronę, ty... Ładny? Ciebie widział, czy mnie widział? Czekaj, widzę go. Stanął teraz. Pewnie, na strzał. Pewnie ciebie widział. Ale go lutnął teraz, kurde. Nie, to jest jeszcze koza chodzi. A koza? To jest koza. Teraz, na co ona szczeka? Przecież cicho idziemy. Zatrzymała się teraz ona. Stoi w miejscu. Ej, misiek idzie za nami. Ładny. One to mają różne naczesy. Chujbi kiedy szczekają i chujbi znaczy na karmisku jest misiek. Zaraz ci powiem, czy samiec, czy... To jest chyba samiec. Tak, samiec. Nie, samica. Kurde, ile tego jest. Dobra. Zobacz. Dobra, Rafał, ile tu jest... Ile tu jest... Dobra, chodź jeszcze, pójdziemy za tym. One i tak wrócą. Adam akurat to idzie. To się ja postrzela. Jestem akurat koło tego i też tu już mam dwa miśki. Rafał, dawaj za... Rafał, chodź za tym miśkiem. Czekaj, ja muszę mieć. Jak... To ty idź tam strzelać, ja idę tropić tego twojego. Ale zobacz, ile tu się farby leje, nie? W realnym świecie to nie ma szans. On już powinien dawno leżeć tam, nie? A może jakiś Bóg? Jak go znajdę, to lu... Ale to zaraz powinien leżeć tutaj przed górami. Leży. Leży? Leży. I je trzeba trafić idealnie na serce. A one nawet ze sztucara idą. Bo... Gdzie dostał? Po strzale. Czekaj, zaraz. Teraz farbuje z ciała, nie? To jest właśnie głupie. Ale Hugo widzę ze sztucera napierdala, nie z łuku, co ale, Hugo... ale on jest daleko. No, on jest gdzie indziej. 1000 metrów, 1000 czy dwa nawet. Teraz ci powiem, no ładnie go strzeliłeś, trochę za wysoko go strzeliłeś. Znaczy dużo za wysoko, musiał być dużo żeby na serce. Prawe płuco. Ciało. Ładny. Dobra, idę do ciebie. Zobacz tam z górki, czy nic nie chodzi po prawej stronie, nie? Nie, a nic nie ma. One już tu się kręcą cały czas przed tym. Tam chodzi samica, wiesz, przy berce widziałem. Właśnie idzie mnie chyba zjeść, a ja idę ją zjeść. Ty, wypuszczyła się. To ją. Przecież to jest niemożliwe, żeby ona się wypuszczyła. Chyba, że Adam idzie sobie. Na bez... Nie, ja jestem daleko, ale tam ktoś przy berce jest. Nie wiem, kto to jest tam, kurwa. To Rafał. Rupę. Ale myłeś się, Adam? Ja idę bez żadnych psikaczy. Chyba, że ty szedłeś z wiatrem. Nie, no ja tutaj też miśka, która będę strzelał, kurwa, z 10 metrów może. Mówi o Rafale, że szedł z wiatrem na nią, więc na bank, dlatego. Ona, ej, patrz. Rafał, teraz po lewej twojej stronie chodzi misiek. Słyszysz? Gdzie? Po lewej twojej stronie. Chodzi misiek, widzę go.
Ale daleko. Dosyć. Tamica. Widzisz ją? Nie. No właśnie tak jak teraz idziesz. Ona jest tak jak idziesz teraz. Daleko. Dokładnie. Od ciebie jakieś pewnie z 50 metrów, 60. I teraz mi zniknęła gdzieś. A, no zobacz, kurde no. Widzę. No. Jest okej. Nie ma innych miśków już, nie? To mogę ją z rywalka ściągnąć. Nie no, co ty, będą jeszcze. Sam gdzieś powinien chodzić. Czekaj, może wejdzie na mnie, bo na tym właśnie skręcę. Będą jeszcze, strzelę na ludzie z łuku. Najwyżej jej pójdzie troszkę. Chwilkę. Walisz ją? Ty, zobaczyła mnie. Ej, dobra. Strzelać ze sztucera? No teraz no nie no kurwa, to niepotrzebnie, ja się czaję pół godziny, potem na ten zaraz pierdolnie ze sztucera. Adam, ona idzie na ciebie. Adam, uważaj, biegnie na ciebie, Adam. Zaraz będzie, zaatakowany przez niedźwiedzia. Leży. O kurwa, wraca do was, ej chłopaki. No ale dostała i się wróciła. Widzę ją, widzę. Ode mnie dostała też dwa razy. Daleko poszła teraz. Czekajcie zaraz, ja ją prowadzę cały czas w krzyżu. Jelita ode mnie, dostała jelita. Poszła. Widzę, daleko biegnie. To jest niemożliwe. Sunie jak... Dobra. Trafał trop, a ja zostanę tutaj na trójnogu, zobaczę czy coś będzie szło. Dobra, zatrzymała się. Adam, ty swoją podniosłeś? Nie no kurwa, poleciała w pizdu. Zobaczcie jeszcze. Jakiego małego łosia, że uszczelił? To będzie miał 260. To pogratulować. Chyba, że trolujesz i będzie miał 20. Nie, to 50 może być. Patrzcie, że tu jest tropów jeszcze miszków. One na bank gdzieś coś się kręcą. Jest jeszcze 5-6 tropów miszków. Wrócą tutaj, tylko żeby tylko teraz przysiąść na tym, na trójnogu i na kamieniu i siedzieć. Trójnóg jest jednoosobowy, pamiętaj. No to mówię na trójnogu i na kamieniu, tak? Trójnóg jest jednoosobowy i wolny, widzę, kurwa, a nie walka się czai. O, ja już jestem. Nie bój się. Walczak, patrz tu do góry, czy tu nie ma tego misia? Ale on tak się schował za tym. Aj, stoi. Widzę ją. Daleko? Od ciebie na lewo. O, teraz tak jak idziesz. Tak jak idziesz. Taki 200-100 metrów. No to sporo. Sporo, ale idę. Widzisz ją? Pamiętasz tego łosia, co nie, u ciebie go zaniałem? No tak jak idziesz, na luzie możesz iść, daleko jest. I teraz się zabugowała, w kamieniu stoi. W górze. Czyli mogę spokojnie iść, tak? Tak. Ty, bo wiesz, ona mnie wyspukowała w ogóle, wiesz, ta bagienna, kurtka mnie strasznie, wiesz... straszny kamuflaż jest, nie? Tutaj na Hamildanie. Ale wszedłeś pod wiatr, więc... Nie, przecież ja, ona była ode mnie z mojej prawej strony była, ja wiesz, wstałem. O, dobra, ona leży, upadła. Łuk, nie? Gasła, chyba że śpi. Ja wczoraj tak miałem, grałem u Huga. Czekaj. Myślałem, że mi się leży, podchodzę do niej, ona się spuszyła. Ona chyba, ale chyba zgasła. Tak, zgasła, ale wolałem nie ryzykować, wiesz? Tak, ja tak wczoraj miałem mówić. Ona spała sobie. Ja myślałem, że ona zgasła, a ona sobie spała i się spuszyła przed samym nosem. Ty w ogóle w jakiej dziwnej pozycji się... A nie, dobra. Jesteś mały przy niej. Nie. No, Adam ją trafił w jelita, a ja w ciało, tylko nie wiem dla gdzie. Dla Adama czy dla ciebie? Dla Adama. Trzeba cię, na jelita pierdolona, tak wiesz. Wiesz, ja trafiłem. Ale twój ostatni strzał. Ty, no ale słuchaj raz, tego, tak, ale ona ma 3 hity. Ja nie dałem nawet strzała, a zaliczyło dla mnie. Nie, a? ja strzeliłem, trafiłem ją, bo ci mówię, że ona się przewróciła, wstała i wracała z powrotem. Nie? Wiem, ale chodzi mi Adam o to, że... Walczak, posłuchaj, to jest coś dziwnego, ona ma 3 hity. Ma bełta z kuszy, refleksyjny i łuk bloczkowy. Ma 3 strzały w sobie. Ma 3 strzały w sobie. Ja przyjebałem. No nie? Tak, twojego ma w jelita, nie? Mój ma w grzbiet, a z prawej strony ma, wiesz, ładnie wbity, ale nie był w ogóle pokazany, że ma. Że dostała.
Dostała 3 razy, tak, tylko zamierzy 2. Tak, zdecydowało, kto by ją ostatni strzelił, to by była jego, no mówię. Ty byś strzelił tam teraz z łuku, zanim ale żyła, kiedy tam tego, to była dla ciebie. Walczak w nią nie strzelał, kiedy ty? Przecież Walczak. Ty mnie... Jak ty? Ja nie strzelałem. Ty jakim cudem? No ja nie, to... no musiałeś strzelać w nią. Ale no, kiedy? Myśliśmy razem, nie strzelaliśmy do różnych tych niedźwiedzi. No, jak strzelaliśmy, to padały od razu. Czekaj, zobaczę. Może coś tam wiesz. Czy nic tu nie idzie, zaraz zobaczymy. Może jakiś kłusownik był. Dok, tak? To ja bym musiał iść, kurwa, za tamtym, bo to by szkoda też została, tak. A gdzie powiek? Tam na górce, kurwa, strzelałem. Snake'a, nie? Na razie nic nie idzie. Przejdę się tam, zobaczę. Ale niemożliwe, że się spłoszyło, one będą cały czas chyba podchodzić jeszcze. Nie, już poszły, wiesz, na amen. Serio? Poszły na amen, no, bo już ostatnio to polowałem, to jak pójdą, to no, trzeba czekać sporo. No wczoraj tak polowaliśmy, no, z Maćkiem i z Hugiem. Hugo tylko łosie pykał, cyk, cyk, cyk. Pesał je z kuszy. Zalfa, idziesz w drugą stronę? Nie wiesz, patrzysz, czegoś nie ma w przypadku. Nie, to już wiesz, restart albo coś w tym stylu, albo się przebiec gdzieś, ale to raczej wiesz, nie, czekaj, nie róbcie restarta, bo ja tu pójdę po farbie, idę teraz. No Adam musi dojść tą swoją. Okej, to ja pójdę górą, nie będę patrzył z góry. Ona do góry poszła, Rafał, tak? Ja idę tutaj teraz ten, to ona tam do góry mi wypierdoliła. Ej, może być tutaj babeczka? A wiesz co, ja tam miałem beczkę na początku, jak z chłopakami grałem. Tam jest ten, nagrobek masz, nie? Po środku, ta płyta nagrobkowa. No to ja tam mam też, nie? No, ja tam miałem na beta testach i na samej górze z prawej strony, nie? Ledwo można postawić trójnóg, nie? Jak tam rozstawisz, to masz widok na 300, na ciebie strzał masz ten, wiesz, 280 metrów i tak dalej. Idealny opad jest. Nie idzie nic na razie. Ale według się dobrze spaluje z łuku. Bo jak jeden jest pierwszy, to już od razu drugi spuszcza strzałę. No ale ten co pierwszy strzeli, nie? To ten drugi, wiesz, go zawsze dobije, nie? No tak. Chyba, że trafi w serce, tak jak ja spiłem. Mówię, strzelaj w ucho, strzelaj w ucho. Ja w tej 44 to nie można do niedźwiadków napierdalać, nie? Nie można. Do brunatnych nie, tylko do Baribala. Widzę niedźwiedzia, Adam, widzę niedźwiedzia. Grzej w niego. Czekaj. On nie jest ranny. Jesteś do góry tam, o, no to może być kurwa ten mój. Czekaj, patrz, to była samica? Co ty strzelałeś? Nie wiem, w biegu to leciało, kurwa. Tu jest samica widzę, wiesz? Z 308 może, nie? Do niedźwiedzi. Tak. Ale nie, dobra, spróbuję z łuku podejść, żeby nie robić hałasu. Zobaczymy. No i tak już restart będzie. Chyba, że Hugo nie będzie już ten chciał. A nie, kurwa. To skoczymy ten. Się z łuku, ja nawet żadnego karabina nie mam ze sobą. Spokojnie. Jakby to się szybko skoczymy na czuchy. Na 15 minut. Chyba tylko się wychylisz, dostaniesz strzała. Bo ja dzisiaj, wiecie, nocki nie mogę zarwać za bardzo, nie? No ja też idę zrobić. Rafał, gdzie tego niedzielę masz? Bo ja kurwa... Jest przede mną, jest przede mną. Ale gdzieś w dół, czy tam gdzieś? Nie, tu idzie po tym brązowym pasie, wiesz? Po tym jakby rzeka płynęła. Aha, dobra, ciebie już widzę. Tylko strasznie mnie to denerwuje, że ten, wiesz, predator kalnie, Jack Rabbit, kniezienie zająca nie działa na niedźwiedzie. Przecież to powinno tak przyciągać te drapieżniki przez kogoś. Dokładnie, bo to na drapieżniki jest, a nie tam na lisie czy kojoty, kurwa. Przecież... Ja też mam niedźwiedzia, tak, masz niedźwiedzia na dole? Tak. To idź po tego na dole, ja idę tego tutaj, wiesz? Dwa nawet, kurwa, ty patrz. Ale, a tam musisz korobisko, że... Musisz go na blisko wziąć. Ale szkoda, że... Kurwa, bo on mnie teraz zaskoczy. Albo z tej strony kamienia wyjdzie, albo z tej. Nie, ja wiesz, ja tam tą stronę widzę. Mam, wiesz, to ja tam nic nie widzę, nie?
Ten zalec znowu idzie na ciebie, bo chce cię zawiązać. Szkoda, że nie można, że te niedźwiedzie nie atakują innych zwierząt. Poczekaj, Adam, jakby co to po tobie poprawił. No bo tak to byś sarnę zostawił, kurwa, a, martwą i powinno wabić je. Mówię, no Adam, poczekaj, za daleko strzelałeś, wiesz? Zlata nie sobie. No kurwa, jak Rafał za daleko łupie, on już na mnie zagląda, ja go strzeliłem idealnie, kurwa, może 10 metrów? Ale nie padnie, wiesz? Dziwnie, jakoś zaraz zaczynamy. A gdzie te dwa były jeszcze? Spaliłeś kozę, poszedłeś za innym zwierzęciem, wracasz do kozy, a tam niedźwiedzie żrą. No, powinno tak być. Podchodzisz sobie, bach, bach, leżą. Kurwa, ja nie wiedziałem, że ty jesteś za mną już tutaj, o. No ja byłem za tobą. No, ja myślałem, że tam, kurwa, za tamtym idziesz, no. To bym go, na, wiesz, na dwa te wzięli. Gdzie ta koza? Wilica znowu dostał. To będzie leżą. Nie, misiek, nie. Chyba, że go zagonisz. Ale misiek chyba nie będzie leżał. No i to ciężko, żeby położyć miśkę. No. Chyba, że go zagonisz. I to już śmietnę wyczytałem. Dokładnie, to będzie no tak, leżał, nie ma chuja. Ale będzie stał i będzie dyszał. Nie zgaśnie. Zobaczcie, koza nie chce przyjść. Wabie ją i nie przychodzi. Odezwała się. Może spuszczona. Odezwała się, ale daleko. Adam, tam nie masz beczkę. To tam bez beczki, ona ładne miśki szczeli, tam się dużo kręci. No, w ogóle, dlatego ja tam postawiłem beczkę, bo tam, wiesz, bez beczki tam się kręciło. Walczak, na ciebie pobiegł ten niedźwiedź Adama. Na mnie? Tak. Tak, on w kierunku karnika leci tam, no. Dobra, jestem przygotowany na strzał. Ale nie, on gdzieś tam chodzi, nie, bo on spłoszony jest. Chodzi. Od nas poleciał, gdzieś tam do ciebie, wiesz, w twoim kierunku po prostu uciekł, nie? Ale czekam, jak ktoś to go paknę. Wybiegł na strzał do sztucera. Do góry na pewno nie pobiegł. Poczekaj, może zejdę, podejdę zobaczyć. Zajrzę. Bo koza chyba nie przyjdzie. Tego. Koza nie idzie. Zwała się, kurde. Ale nie, to inne. Rogacz. O, rogacz, fast. Szybko, gdzieś tu zaraz wyjdzie. Czyli łeb. O, widzę rogacza. Nie ma tropu w rapom jego dalej tu, nie? No właśnie. Dziwne, no, urywał się trochę. Idzie na mnie rogacz, słabiutki, ale strzelę go. To za strzelę. Tylko traf. Zobacz, nie ma tych tropów, Rafał, tu jakieś inne są widać. Dwie sztuki, o mordę. On do góry nie, on nie pobiegł do góry, on gdzieś tutaj skręcił się. Właśnie, trzeba zobaczyć w prawo od tego. Od tamtego ostatniego tropu w prawo, kurwa, a znaczy w lewo, on będzie poszedł do góry, chuj. Dobra, strzeliłem, chyba jeden leży, ale drugi pobiegł, ale strzelałem go jeszcze z wyprzedzeniem, to może dwa dostały, ale wątpię. Mam tu, Adam, mam tu trop. Trop z farbą jest. Dostał na płuca serce, ale poszedł dalej, nie upadł na miejscu. To jest, patrzcie, rok. Leży Adam, leży, widzę go. Pewnie widziałem, że są dwa. Adam leży, widzę go, słyszysz? Widzę go, leży tam. Tak? No. Nie, ten jest ładniejszy, tamten był słabszy. Ale on był pewnie, zobacz go, kurwa, Rafał, czy on nie miał więcej tych szczałów, bo to mi się on nie wydawał na takiego świeżaka. Ale on jeszcze żyje, jeszcze dycha, właśnie ucieka dalej, nie? Gdzie ten trop tego rogacza? Tutaj. Pusujący. Ej, to podnoszę tego miśka, mam respa w zdrowiu, to chcę strzelać z giwę. Nie. No, ja ten podziękuję, to ja wpadam do tego. Może, aha, na kaczuchy możemy to jeszcze na szybko. Dozał się. Po obiedzie to jest. Poza. Która godzina, kochanie? Słuchajcie, że strzelę kozę jedną, bo blisko już jest. Rafał, Marko! Mogę jeszcze? Co, ile miał szczałów? Jedną tylko, Rafał? Jedną.
Słuchajcie, widzę kozę. Nie tylko jednego bełta z kuszy miał, nie? Aha, nie miał nic innego, nic tak? Nic innego, tylko jeden bełt taki z kuszy. Zdrowy był, sobie szedł kurwa na te. Tak zdrowy. Kurydze. Nie, szedł na ciebie, wiesz, bo poczuł krew. Ej, nie restartuj, mam byka łosia. Szczerze, ja kozę. Dobra, chłopaki, dzięki za grę, ja spadam. No, na razie. No, dzięki, na razie. Jak go nie spłoszę, to ten, to nie wyłączę. Jak pójdzie, to wiesz, od razu off może być. Zaraz ci powiem. Ja mam tutaj dwie sztuki tarna chyba i... Ale do znaczy, podniesienia? Tu. To nie, chodzą obok mnie. Rogacza widzę. To już. To zachodzi z tyłu dalej. Czekaj, widzę już klampę. Ej, czekajcie, że tu są cztery sarny? W jednym miejscu cztery sarny. Pierwszy czekaj, raz. Widzę klampę i jest byczek. Cztery sarny w jednym miejscu, kurde, ale jak strzelę wszystkie. Wątpię. Właśnie sarny też są puchliwe są, nie? Tak. Jest byczek? Bo ja nie widzę, nie wiem. Cztery sarny w jednym miejscu, mordę jeża. Są dwie klępy. O, ucieka jedna klępa, cholera, czemu? Musiała się spłoszyć ten, jak to się nazywa? Koza musiała, kozy strasznie mnie denerwują jak płoszą, no masakr to jest. Zresztą carata by było tylko tak, o, pach, pach, widzę. Pach. Co, ten byk uciekł? Nie, ten byk musi iść na mnie. Jakoś tak dziwnie kroczy ten byk. No, znaczy, ciuchy są straszne, naprawdę. Jajka mu przeszkadzają. Ja jestem w tych, w koszulce i bez rękawiczek. I nic się nie poszy. No, wiesz, te bagienny strasznie poszły, jakby był nago się czuje, nie? No, bagienek, nie tak. Nie no, kurtkę wziąłem bagieną przypadkowo, nie myślałem, że zmieniłem na BSC, ale nie zmieniłem. Cztery kozy chodzą. Trzy kozy, jeden rogacz. Ja pierdzielę. Normalnie ruja. Jak upadnie chyba w miejscu, to może i dam radę wykosić wszystko. Mogę strzelać ze sztucera? No strzelaj sobie daleko, jesteś od nas. Dwa razy spudowałem. Tak to jest, jak się strzela. W ciało dostała ta koza, nie no. Rewelacja. Jimmy, a jak to jest? Powiedz mi, czego te łosie mają takie dziwne rogi? Niby ciężki jest. Ale co, rogi? Ogólnie to łoś ma, wiesz, jest kilka, jest łopaty, ma... Jest albo łopaciarz, albo badylarz, albo rosochy ogólnie, nie? Bo to czarnobylskie są. Mów rosochy, po prostu mów rosochy. To czarnobylskie knury. Tak samo jest z Wapiti. Jest niby duży byk, masowo, a ma ten. A wieniec ma słaby. Czekaj, bo gdzieś tu klampa jest. Słyszę ją, ale nie widzę. Tarna po ciele, po strzale na ciało spadnie, nie? Upadnie. Nadzieję. No, ale to musi trochę pochodzić, czy długo. Ja ją pogonię, to. Ja bym się gonił, to tym bardziej nie upadnie. Nie? Musi być wyluzowana, żeby... Tak, bo ona wtedy, jak ona zwierzak jest wtedy wędrujące, to wtedy gubi najwięcej krwi. Ja właśnie miałem bliskie spotkanie z klampą, nie? Nie wiem, jakim cudem one mnie ominęły. Na płuca serce dostała. Ale co, atakowała cię? Nie, nie, wiesz, nie, nie. Trzy były, wiesz, szukałem, wiesz, czekałem na nie, żeby podeszły i nagle wyszły przede mną, nie? W ogóle z innej strony, gdzie ja byłem.
Ale ten rival jest fajny, ten ma fajny dźwięk wystrzału. Jak 308. No. Ale Blazer chyba ma jeden z lepszych. Dobra, komu się pokażę.